Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, to jest Stellaris, kolejny odcinek serii, tym razem dogrywany bardzo szybko po poprzednim materiale, ponieważ w zasadzie zaraz, chwilę później jak skończyłem nagrywać, sytuacja na polu galaktycznym się zupełnie zmieniła i stało się coś bardzo ciekawego. Ale zanim zacznę o tym ciekawym, myślę, że rozgryzłem moje pytanie, które postawiłem wcześniej, co się stało z wysłanymi przeze mnie statkami kolonizacyjnymi, które wysłałem na planety i nagle zniknęły. Planety dodatkowe mi się w moim obszarze nie pojawiły. Domyślam się, że to wynika z tego, iż tutaj utworzyłem wcześniej sektor i do tego ten sektor od razu miał jakby tutaj, że tak powiem, swoje tereny, więc w tym momencie, jeżeli wysłałem tam jakiś statek kolonizacyjny, założyłem nową kolonię, to prawdopodobnie automatycznie, ponieważ to jest na terenie tego sektora, no to automatycznie została ona włączona do sektora i nie pojawiła mi się na indeksie planet tutaj po prawej stronie. Także myślę, że to nie był żaden bug, tylko po prostu nie zauważyłem tego, jakoś do mnie to nie dotarło. Ale przejdźmy do tego, co się dzieje ciekawego na mapie. Poprzednio opowiadałem wam o tym, że rozpocząłem wojnę z sąsiadem tutaj zielonym i że rozjeżdżam go jak chcę, on ciągle proponuje pokój, ja odrzucam i dalej go niszczę. Jeżeli interesujecie się bardziej tym, co było w poprzednim odcinku, a go nie widzieliście, po prostu polecam zobaczyć, żeby tutaj się nie powtarzać. Przejdźmy do tego, co faktycznie chcę wam powiedzieć. Otóż mój kochany towarzysz, tutaj ten czerwony, Istran Administration, oni wypowiedzieli nagle nic z tego nizowego wojnę tutaj Ultur Kingdom, tym małym tutaj kurdupelkom. Tylko że ci mali tutaj, to małe królestwo jest w sojuszu z tymi pomarańczowymi, League of Wogen coś tam, boże, to po niemiecku jest Polbran, nie wiem co to za słowo. W każdym razie z tą jakąś tam dziwną ligą oraz z tym tutaj Star Cartel, tym brązowym tutaj terenem. Oba mocarstwa są naprawdę spore i wygląda na to, że spoglądając tutaj na równowagę sił, że ona jest porówno albo wręcz z lekką niekorzyścią dla naszego sojuszu, który oczywiście, ponieważ ja jestem w sojuszu z tymi ludźmi tutaj, z tą rasą, no to zostałem wciągnięty do wojny. I teraz tak, na chwilę obecną, w tym momencie wczytałem save'a, ponieważ myślałem sobie tak, że przeczekam tą wojnę, nie będę latał pomagać, po prostu zachowam się jak niektóre kraje w stosunku do Polski po tym, jak mieliśmy traktaty, zaczęła się druga wojna światowa i tyle żeśmy zobaczyli naszych sojuszników. No cóż, pomyślałem, że teraz ja się zachowam po świńsku i nie polecę na pomoc tym gościom, którzy tu wypowiedzieli tą wojnę, głupio zupełnie. No ale się okazuje, że po pewnym czasie jednak te floty tutaj doleciały do mnie. Do mnie się pofatygowali centralnie, nie wiem czemu, mają bardziej po drodze tutaj Istran Administration, ale zostawili ich w spokoju, polecieli do mnie. Bardzo mi się to nie podoba. No i wczytałem teraz save'a i teraz się zastanawiam, bo mam dwa save'y. Jednego save'a mam przed wybuchem tego konfliktu, w trakcie jeszcze tej wojny. I teraz mam zasejwowałem zaraz po wybuchu tego konfliktu. I nie wiem, czy toczyć wojnę na dwa fronty, czy tą wojnę w końcu zakończyć tutaj, przyjąć ten pokój, którzy cały czas proszą mnie i błagają o ten pokój, zająć się tą wojną. Ona będzie trochę trudna, ona nie będzie taka prosta, bo równowaga sił jest dość konkretna. Czy też wczytać save'a i liczyć na to, że ta wojna nie zostanie wypowiedziana, coś popróbować, nie wiem, poprawić stosunki, pobudować jakieś ambasady, coś, żeby zapobiec tej wojnie, która tutaj wybucha. Co radzicie? Ja teraz jestem w kropce, prawdopodobnie będę próbował, czy
nie bardzo mam ochotę kończyć tą wojnę z tymi zielonymi, dlatego że oni nie mają czym się bronić, a chcę ich po prostu zniszczyć totalnie i przejąć te tereny. Więc jak ja im odpuszczę i zostawię im, a tutaj w tym momencie jeszcze mniej więcej połowa tego terenu działa, druga połowa jest wyniszczona zupełnie, no to jak ja ich zostawię w spokoju, no to oni się jeszcze są skłonni podnieść z tego. Więc nie chcę ich tu zostawiać, a z drugiej strony no nie jestem za bardzo w stanie prowadzić wojny na dwa fronty. Tutaj nie jestem w stanie latać flotami, bo mam za mało floty, po prostu za mało floty na to, żeby prowadzić wojnę skutecznie na dwa fronty. Nie zdążę, podejrzewam, wybudować dostatecznej ilości jednostek, tak żeby zostawić tu moją flotylę główną i żeby wybudować tutaj obronę, zanim goście do mnie przylecą. Ale na plus jest to, że się zrobiło ciekawie, bo już miałem takie dość poważne wątpliwości co do tego, na ile ciekawa będzie dalsza rozgrywka. Tutaj się zaczęło poprawiać, więc to, co napisałem wcześniej, że Stellaris zawodzi, prawdopodobnie zawodzi pod koniec rozgrywki. Zastanawiam się teraz nad zmianą tego tytułu, tego filmu, na coś bardziej łagodnego. Co prawda, im dłużej gram, tym więcej wychodzi takich różnych mankamentów związanych z interfejsem. Interfejs naprawdę początkowo, w pierwszej fazie rozgrywki, wyglądał na super czytelny i w porównaniu do tego, co widziałem w Crusaders Kings na przykład, czy w Europa Universalis, to już tym bardziej, to myślałem, że jest super wszystko czytelnie. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach i w późniejszych fazach rozgrywki wychodzi, że wiele rzeczy jest nieopisanych i niewyjaśnionych i po prostu nie wiemy, skąd się co bierze i co robi, więc to jest trochę kiepskie. No ale myślę, że sytuacja przynajmniej geopolityczna tutaj zaczęła się robić interesująca, te wojny się zaczęły robić interesujące. To, że mam tutaj sojusznika, też bardzo pomaga. Więc to tyle. Dajcie znać, co byście zrobili na moim miejscu, co proponujecie, jaki przebieg tej wojny, tego konfliktu przewidujecie, jeżeli będzie się dalej toczył na dwa fronty. Napiszcie, bardzo jestem ciekaw, jakby byście do tego podeszli. Tymczasem pamiętajcie, łapka w górę i do usłyszenia, do następnego razu, cześć.